Cześć, ja jestem Weronika i zapraszam Was dzisiaj na podsumowanie marca. To, co tu się stało w tym miesiącu, to jest nieprawdopodobne. W tym miesiącu przeczytałam aż 10 książek i wpadłam w największy ciąg książkowy chyba w moim życiu. Książki, które przeczytałam, to Apostata Łukasza Czarneckiego. Ucieczka z Festung Breslau Andrzeja Ziemiańskiego. No i z cyklu demonicznego. Pustynna włócznia, księga pierwsza i druga. Wojna w blasku dnia, księga pierwsza i druga. z czaszek, księga pierwsza i druga. Oraz otchłań, księga pierwsza i druga. I to wszystko w miesiąc. I powiem wam, że jak zaczęłam ten cykl demoniczny, znaczy do Malowanego Człowieka przeczytałam jakiś czas temu, i czytam teraz jeszcze raz. <noise> w każdym razie, jak zaczęłam, to tak sobie pomyślałam, no nie no tam jedna, dwie księgi i, i sobie odpuszczę, bo zazwyczaj tak jest. Jak mam całą serię do przeczytania, to już przy trzeciej, tak jednej po drugiej, tu już mam przesyt. Już mówię, no nie, no muszę zmienić ten świat, bo zaczyna mi się nudzić. Jakoś za szybko to wszystko się dzieje. A tu robiłam przerwę jedynie na jeden dzień. A w ogóle kończą się te książki tak, że jakby miała na nie czekać rok. To byłabym, mówiąc delikatnie, niepocieszona. O cyklu demonicznym chcę zrobić cały odcinek, jeden i bardziej zagłębiając się w szczegóły, no lekko spoilerując, ale to chyba będzie już taki odcinek dla tych, którzy przeczytali. A jak nie, no to jakby zaznaczę to, co może być spoilerem. Ciężko nie spoilerować, kiedy książka ma 10 części. No i cykl demoniczny Pitera Faubreta to jest świat, w którym w nocy wychodzą na świat demony. Ludzie nie potrafią sobie z nimi e, radzić, to znaczy nie potrafią ich zabijać, więc chronią się za runami. Runy wypisane w odpowiedni sposób powodują, że demony nie mogą się przez te runy przedostać. Wszystkie miasta są i osady są odległe od siebie na dzień drogi, dlatego, że jest to taka bezpieczna odległość, że można się po prostu gdzieś schronić przed zmierzchem yy, w domostwie za runami i nie trzeba, nie trzeba ginąć. <laughs> no i nie ma niebezpieczeństwa, że natchną się na demony, czyli inaczej odchłańce. To są demony z odchłani. Yy, no i głównymi bohaterami w pierwszej części, czyli w malowanym człowieku jest piątka. Piątka? Trójka. Jest ośmiu piątka. Trójka głównych bohaterów, yy, śledzimy ich losy od dzieciństwa do wczesnej młodości. No i później yy, w, w ciągu całego tego, tego cyklu demonicznego, to mamy właśnie yy, ich losy i to w jaki sposób cała ta kraina się zmienia pod wpływem tego, że w pewien sposób uczą oni się jednak z tymi demonami, z tymi otchłańcami jakoś tam walczyć. Oczywiście nie obywa się to też bez wojen między ludźmi, ale przede wszystkim ich priorytetem jest wydanie wojny otchłańcom. Cała seria mi się bardzo podoba. Mamy tutaj. O! Jak to? Cała seria bardzo mi się podoba. W każdej księdze, w każdej właściwie części, na którą składam się, dwie księgi, mamy jednego bohatera wiodącego, o którym więcej jest powiedziane. No i później mamy też to, co dzieje się współcześnie z naszymi, tym takim głównym trzonem naszych bohaterów. Do tego mamy wolne miasta, z których każde jest nieco inne, jeżeli chodzi o społeczeństwo, i Krasję, która jest państwem takim, bym powiedziała, fanatycznie religijnym. A oni podchodzą do wojny z demonami właśnie bardzo, bardzo religijnie, i ich społeczeństwo też jest wzorowane, myślę, na kulturze arabskiej. No, i też mamy struktury takich małych miasteczek, które rządzą się własnymi prawami, gdzie kobiety mają różne prawa w zależności od miejscowości i ogólnie to rozwarstwienie społeczne wygląda trochę inaczej. Bardzo duży nacisk jest tutaj kładziony na te społeczne relacje między ludźmi. Mamy też motyw wybawiciela, czy w niego wierzyć, czy w niego nie wierzyć, czy istnieje, czy nie istnieje. Jest magia związana z demonami, z kośćmi tych demonów, którą magię po kolei odkrywamy w kolejnych tomach. No i też mamy życie kilku bohaterów pokazane z perspektywy kilku bohaterów. <grych> to znaczy mamy dwie potężne retrospekcje, Jardira i Inewery, którzy są z Krasi i, i e, jakby ich życie od początku do też momentu, w, których, w którym ich poznaliśmy po raz pierwszy. I dzięki temu e, czyta się tą serię tak, że toczy się jakaś fabuła, ale my dzięki tym retrospekcjom, które są w każdej e, części poznajemy je jeszcze bardziej, jeszcze bardziej od jeszcze innej strony i naprawdę ja tutaj czuję, że poznałam tych bohaterów. Jedynie co, to jak czytamy już odchłań ostatnią księgę, to pojawiają tam się bohaterowie, którzy mieli swoje opowieści w dodatkowych książkach z tego uniwersum. I tych bohaterów znałam trochę mniej i już jak to czytałam, to nie miałam takiej z nimi takiej więzi. Przy czym i tak tam było powiedziane, kim oni są, co i jak, jak do tego doszło. Natomiast jestem, byłam tak bardzo przyzwyczajona do tego, że każdy bohater jest we mnie głęboko zakorzeniony, bo bardzo dobrze znam jego życie, że ci wydawali mi się tacy do skoku. Tak nie wiedziałam właściwie, o czym ja teraz czytam. Ale to dopiero otchłań i właściwie nie wiedziałam, że dobrze by było nadrobić też te poboczne części, e, zanim się m, za, za, zabierze za otchłań, a e, teraz już wiem. I Wam też polecam. Dla takiego pełnego zrozumienia, dla czerpania, pełni korzyści <laughs> z tej książki, to polecam też przeczytać te dwie podoczne, poboczne. Więc tyle, jeżeli chodzi o cykl demoniczny, będzie też osobny odcinek na ten temat. Do tego Łukasz Czarnecki, Apostata. Książka Debiut, która mi się bardzo podobała. Mamy tutaj motywy z Lovecrafta, z różnych mitologii, okultyzm, morderstwa okultystyczne, śledztwa prowadzone w, w tej sprawie, przywoływanie demonów przez tych kultystów, magię i magów bojowych, którzy mają wartość bojową, ale też wyrządzają dużo złego dla jakby, terenów, na których tę magię używają. Do tego mamy bardzo dużo szczegółów. Ta warstwa. Kryminalno-detektywistyczna jest dosyć rozwinięta i to mi się podoba. Klimat jest mroczny, wiktoriański, tak troszkę tu mamy nawet nie troszkę, tylko dużo nawiązań do Sherlocka Holmes'a i mamy bardzo dużo takich smaczków z kultury i właśnie z różnych religii i wierzeń. Tak jak powtarzałam już, w co ja czytam, między innymi list świętego Tesalonika do Paulicjan, gdzie w Biblii jest list świętego Pawła do to I bardzo wiele takich y, żartów y, gdzieś we, we wtrąconych, i po prostu przyjemnie mi się to czytało. Dużo szczegółów y, jest tam. Widać, że autor sobie ten świat przemyślał i tą swoją mitologię i, i stworzył, y, jakby przemyślanie. Ja się bałam, że będzie za dużo tych wszystkich nawiązań, ale te nawiązania to głównie jest nazywnictwo. Że my możemy sobie wygooglać i stwierdzić, co to było, ale tam tego nie ma, To jest tylko powiedziane, że na przykład żołnierze używają mieczy kukri, no, noży kukri, no i można sobie wygooglać, co to jest. Ale nie, nie jest to bardziej roz, rozwinięte, tylko po prostu różne elementy z kultur naszych są wrzucone w, w, w tą książkę. I nie sprawia to, że czyta się to gorzej. Książka składa się z trzech opowiadań. Jedno jest bardzo krótkie, takie żeby tylko wprowadzić nas w świat. Drugie nieco dłuższe, a trzecie zajmuje więcej niż połowę książki. I Jest to tytułowy apostata. Mamy bohaterów, którzy należą do wydziału do spraw okultyzmu wydział śledczy po prostu, więc jakby, tak jak mówię, śledztwa i, i, i policyjne i też machlojki między różnymi wydziałami, machlojki polityczne, jest troszkę powiedziane o polityce, dużo na przykład o tym, jaką propagandę sieje która gazeta, no i co jeszcze jest dla tego świata ważne, to to, że na kontynencie, na którym się to rozgrywa, czyli kontynent nazywa się Ekumenum, mamy dwa państwa. Jedno to jest Republika, a drugie to jest Cesarstwo Joryckie. Cesarstwo Joryckie jest właśnie bardzo teokratyczne. Natomiast Republika, wiadomo, bardziej liberalna. No i oni toczą ze sobą wojnę cały czas. Także naprawdę bardzo ciekawa mieszanka. Mam nadzieję, że ten świat jeszcze się pojawi, że autor będzie kontynuował, bo ja z chęcią przeczytam więcej rzeczy, które się rozgrywają w tym świecie więcej opowiadań czy więcej historii. Polecam, naprawdę. Andrzej Ziemiański i ucieczka z Festung Breslau. Jest to książka historyczna, bardzo sensacyjna i humorystyczna. Ja bym powiedziała, że to jest połączenie, jak rozpętałem II wojnę światową z Hansem Klossem. Nasz główny bohater, Szilke, jest oficerem Abwery. Rzecz toczy się w Breslau w momencie, kiedy Rosjanie już wkroczyli do Polski, Związek Radziecki, i jakby wyzwalają, no i będzie też już niedługo wyzwalać Wrocław. Niemieckie struktury tam nadal y, są. No i nasz bohater próbuje się tak ubezpieczyć, żeby y, w momencie, kiedy jakby Niemcy przegrają, a Związek Radziecki wejdzie, to żeby nie umrzeć, <laughs> żeby gdzieś się zahaczyć. Wchodzi więc w układ z polskim szpiegiem, y, który y, Maxime Holmes, a jego kolegą jest Watson. No i właśnie też mamy tutaj bardzo dużo odniesień do Sherlocka. Książkę mi się bardzo dobrze czytało. W większości ją przesłuchałam w audiobooku, i audiobook spoko. To się bardzo dynamicznie, jakby słucha. <noise> I też, jakby książka jest dynamiczna. Jeżeli chodzi o Andrzeja Ziemiańskiego, to jest jego starsza książka, i ja wtedy z tymi starszymi książkami mam problem, jeżeli chodzi o dialogi. Tutaj nie było, jakby tak źle. Są w niektórych momentach dosyć kolokwialne, ale naprawdę nie razi to tak bardzo. Bardzo podobały mi się odniesienia do współczesności. Ja nie znam Wrocławia. Yy, ale jeżeli ktoś z was zna, jeżeli ktoś z was zna historię, albo ogólnie też topografię je, miasta, to będzie miał tutaj fajne smaczki, bo autor bardzo często yy, ustami bohaterów lubi sobie tam myśleć, że o ciekawe, co tutaj będzie za 50 lat, Więc, czyli w naszych współczesnych czasach. Więc bardzo, yy, bardzo dużo takich nawiązań do tego, jak wygląda współczesny Wrocław. I, i ja niestety nie wiem, yy, nie znam tego a, Wrocławia aż tak dobrze, ale myślę, że. Yy, jeżeli znacie, to, to też będzie to taki dodatkowy smaczek. Dodatkowo, tak jak mówię, jest to książka humorystyczna, gdzie nasi bohaterowie idą na tak zwaną pałę. <grym> Czyli po prostu, co ma być, to będzie. Udają jakichś oficerów ważniejszych niż są, wchodzą w rolę i wszyscy inni, jakby, przez to, że oni są tak bardzo pewni siebie, to im wierzą i w ferworze tam tych bitew i walk jakby nasi bohaterowie osiągają to co chcą. To co było dla mnie takie średnie, to było odnoszenie się głównego bohatera do swoich podbojów miłosnych jako do wojny. To znaczy on non stop wojenne metafory robi w momencie kiedy podrywa tam swoją wymarzoną kobietę. I jest to momentami zabawne, ale czasem troszkę żenujące. No ale jakby taki typ Humor tutaj jest. Co więcej, to nie jest przez całą książkę, bo przed chwilą powiedziałam, że ciągle, ale nie. To jest tak w, w pierwszej części, w, takie dwa momenty są, więc no, wszystko w granicach jakby normy. Nie jest to jeszcze męczące. Dlatego polecam, jako taką lekką, sensacyjną historię historyczną, znaczy lekką. No tam, jakby trup się ściele, ale, no, ale przede wszystkim chodzi tutaj o taki ten wątek sensacyjny i humorystyczny. I dużo nawiązań do historii i do y, Wrocławia jako miasta i tego, jak się zmienia jego topografia, co tam rozwalili, a co kiedyś być może powstanie na tym na miejscu, na miejscu tego. Tyle, jeżeli chodzi o książki, które przeczytałam. Chciałam wam jeszcze powiedzieć, że rozpoczęłam serię vlogów. Jeżeli jeszcze nie wiecie, jeszcze jej nie widzieliście, to zapraszam. Z całego tygodnia mm, po prostu robię y, co. Kilka dni, taki update, co się działo i, c, i co też przeczytałam. Yy, więc w każdą sobotę, koło 12, pojawia się ten vlog i na razie mam zamiar to utrzymać, więc w każdą sobotę Was zapraszam. Jeżeli chcecie zobaczyć, co tam było, słychać u mnie w tygodniu, yy, no to, to, to te vlogi. I tam też pojawiają się książki, o których będę mówić. Dodatkowo w kwietniu mam w planach przeczytać dużo książek, yy, jakby, no mam w planach, jakby przeczytam. Bo muszę, bo się zobowiązałam o, do przeczytania wielu książek, więc tego się spodziewajcie, że będzie, będzie dosyć intensywnie, będzie mnie tu dużo i nie mogę się doczekać. I mam nadzieję, że ze mną zostaniecie. Pamiętajcie o subskrypcji. Pamiętajcie, żeby pisać komentarze, bo to też dużo pomaga, i dzięki, że jesteście. I do zobaczenia następnym razem.